Od wielu dni, panie marszałku, panie i panowie posłowie, mówimy: budżet 2021 roku i przyszły budżet to drożyzna. To PiS każdemu obywatelowi wyciąga każdego dnia z kieszeni pieniądze. Nie macie swoich pieniędzy. Rząd nie daje. Rząd najpierw bierze, a potem dopiero daje. Jak daje? Byle jak. Chcemy powiedzieć, że największą państwa hipokryzją w tych budżetach od ostatnich 3 lat, a 6 lat rządzicie, jest fundusz medyczny. Zapowiadany szumnie przez prezydenta Dudę w mailach Dworczyka hasło 3 miliardy złotych na zdrowie. 2 miliardy z 2 miliardów w 2020 roku, wydane 200 milionów zaplanowane. W bieżącym roku do listopada z 4 przeszło miliardów złotych tylko 171 milionów złotych. A czekają na przykład dzieciaki chore na choroby rzadkie, mukowiscydoza. Mówię hasłowo, dlatego że czasu mamy mało. W 2022 roku też nie dacie państwo, też kłamiecie, też nie dacie 4 miliardów. Zaplanowaliście tylko 2. A każdego roku przez ostatnie 6 lat po 2 miliardy złotych na telewizję Kurskiego. Czy was nie wstyd? I teraz to wszystko, jak rządzicie? Przez ostatnie 6 lat drożyzna PiS, ale i zwiększają się długi szpitali. Te długi szpitali zwiększyły się o przeszło 6 miliardów złotych. I manipulacja, czysta manipulacja na Narodowym Funduszu Zdrowia. Państwo mówicie, że wydajecie 5,75. Nieprawda. Państwo sprytnie zaniżyliście i zamiast tych 129 miliardów złotych będzie 112. Ale to są pieniądze Polaków. To są nasze pieniądze, przez nas zapłacone. Wynikiem czego? Są długi szpitali, kolejki do lekarza, bo te się nie zmniejszyły, i tragedie, które może szpitale czekać w przyszłości. Drogi prąd, drogie nośniki bez zero osłony. Mówicie o dobrym budżecie? 350 miliardów długu tego roku, 2022 roku. Jakby było tak dobrze w ochronie zdrowia i wszędzie, to nie strajkowaliby pielęgniarki, ratownicy medyczni, nie umierałoby tyle osób. Na państwa sumieniu ciąży 80 tysięcy zgonów covidowych. Nie poradziliście sobie w zdrowiu. I 140 tysięcy zgonów ponadwymiarowych. To obciąża wasze sumienie. To brak działania. I nie mówcie, że ważniejsza jest obrona narodowa. Najważniejsze dla każdego Polaka, dla nas wszystkich, jest życie Polaków i ratowanie. Wyciągacie każdego dnia z naszych kieszeni pieniądze. Nikt wam tego nie zapomni. PiS to drożyzna. PiS to nadmiarowe zgony. PiS to długi szpitali. PiS to strajki pracowników ochrony zdrowia. PiS to niewykorzystany fundusz medyczny. To wasze sumienie. Za to kiedyś odpowiedzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.